Stowarzyszenie Godność oficjalnie poparło kandydata na prezydenta Gdańska Kacpra Płażyńskiego. Poinformował o tym prezes stowarzyszenia Czesław Nowak na konferencji prasowej. Członkowie Stowarzyszenia Godność zwrócili się do mieszkańców Gdańska, którym, jak zaznaczyli, drogie są wartości Sierpnia 80 i Solidarności, o pójście w ich ślady i poparcie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska. Nie ma lepszego kandydata w Gdańsku na prezydenta niż Kacper Płażyński. Jest to człowiek i wykształcony, i pochodzący z dobrej rodziny, przede wszystkim uczciwy, dba o mieszkańców, kontaktuje się z mieszkańcami. Jako nasz członek gwarantuje sprawne i uczciwe zarządzanie naszym miastem. Musimy jako mieszkańcy przywrócić naszemu Gdańskowi miano miasta wolności, wiernego Rzeczypospolitej, a nie siedliska bezprawia i korupcji. Poparcie Stowarzyszenia Godność bardzo wiele dla mnie znaczy, komentuje Kacper Płażyński. To jest poparcie od osób, które już pokazały swoim życiem, swoją postawą, swoją odwagą, że Rzeczpospolita stanowi dla nich najwyższą wartość. I od takich osób, które nie tylko słowem, ale i czynem udowodniły już wszystkim, na co ich stać i co znaczy ich słowo, jest dla mnie wyjątkowe. Kandydat PiS na prezydenta Gdańska jest prawnikiem. Przez lata aktywnie pomagał mieszkańcom Gdańska i ma odpowiednie doświadczenie, dodają członkowie Stowarzyszenia Godność. Także Kongres Nowej Prawicy na konferencji prasowej poinformował o poparciu w nadchodzących wyborach samorządowych Kacpra Płażyńskiego jako kandydata na prezydenta Gdańska. W tym roku pojawiła się szczególna szansa, bo po prawej stronie sceny politycznej pojawił się prawdziwy kontrkandydat, mówi Przemysław Majewski o Kacprze Płażyńskim. Mamy nadzieję, że ta myśl, idea wolnościowa, prawicowa w Gdańsku będzie miała okazję przebić ten beton, jaki przez 20 lat zafundował nam prezydent Paweł Adamowicz razem z Platformą Obywatelską. I mamy nadzieję, że właśnie w tym roku okaże się, że w Gdańsku nastąpi prawdziwa zmiana, a w tym budynku, który się za mną znajduje, znajdzie się nowy gospodarz. Przemysław Majewski zwrócił się do mieszkańców Gdańska o poparcie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska.